Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Paweł Bartoszewski, pracuję w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Departamencie Czystego Powietrza. Przedstawię Państwu krótką prezentację na temat nowego kanału składania wniosków o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze. Kanału, który ma zwiększyć ilość, liczbę wniosków składanych w ramach tego programu. Obecnie wnioski o dofinansowanie w programie można składać na trzy sposoby. Ponieważ wnioski są rozpatrywane i oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całym kraju, można takie wnioski składać przez portal beneficjenta. Jest to aplikacja internetowa na stronie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu i przez ten portal ten wniosek trafia już do właściwego funduszu. Można składać także wniosek przez serwis gov.pl. Jest tam specjalna zakładka, która dotyczy programu Czyste Powietrze i jest to dość wygodny sposób, żeby ten wniosek złożyć. Od niedawna jest też, od lipca tego roku, jest możliwość składania wniosku za pośrednictwem wybranych banków, które podpisały z Narodowym Funduszem umowę o współpracy, przystąpiły do programu w ten sposób i banki, poza tym, że rozpatrują wnioski o przyznanie kredytu, tak samo pomagają w wypełnieniu wniosków o dotacje, o dofinansowanie w ramach programu i przesyłają te wnioski do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. I teraz wprowadzamy nową, dodatkową możliwość składania wniosków w programie. Jest to możliwość przez aplikację o nazwie skrótowej API GWD. Aplikację, która będzie się znajdować na stronie partnera, który przystąpi do programu. Co to jest API, które jest podstawą tej aplikacji? No jest to pojęcie informatyczne z dziedziny IT. Jest to interfejs programowania aplikacji. Służy do łączenia aplikacji od strony tak technicznej. Polega na udostępnianiu danych, wykonywaniu zdefiniowanych procesów. Pozwala budować interakcje między aplikacjami. To tak od technicznego punktu widzenia. Ja w dalszej części prezentacji przedstawię raczej praktyczne aspekty wykorzystania API. Z samą koncepcją API, z interfejsem API możemy się spotkać najczęściej na przykład w serwisach transakcyjnych banków. Tam poza innymi funkcjonalnościami w tych serwisów jest też możliwość złożenia wniosków na przykład do programu 500+, wniosku o założenie konta ePUAP, czy też wniosku o ubezpieczenie. To właśnie się odbywa za pośrednictwem interfejsu API. I coś podobnego chcemy także zaoferować do programu Czyste Powietrze. Cały system składa się z trzech elementów. Po jednej stronie, czyli na stronie internetowej partnera, będzie znajdować się aplikacja API GWD. Na drugim końcu będzie znajdować się system GWD Narodowego Funduszu. Jest to generator wniosków o dofinansowanie. I chcemy, żeby wniosek, który został wypełniony w tej aplikacji GWD, trafił do generatora wniosków w Narodowym Funduszu. I to się odbywa za pośrednictwem interfejsu API. To się nazywa API GWD Czyste Powietrze, które umożliwia przekierowanie tych informacji, tych danych wypełnionych na stronie partnera do samego generatora wniosków o dofinansowanie.
kto może zostać partnerem w tym programie? Partnerem może zostać w zasadzie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ale nie tylko. Osoba fizyczna może być takim partnerem, no ale pod warunkiem, że prowadzi tą działalność gospodarczą. Partnerem może być osoba prawna, może być inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Także tutaj jest dość szerokie spektrum partnerów, którzy no, mogą zobaczyć swój interes w przystąpieniu do współpracy i umieszczeniu aplikacji GWD na swojej stronie internetowej. Sam proces uzyskania dostępu do API GWD Czyste Powietrze nie wydaje się trudny. Tutaj jest on rozpisany w siedmiu krokach. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o uzyskanie dostępu na wzorze, który jest załącznikiem do regulaminu aplikacji, o którym jeszcze powiem. Jest to dość prosty wzór z podstawowymi danymi teleadresowymi i oświadczeniami, podpisany elektronicznie. Należy ten wniosek drogą elektroniczną złożyć do Narodowego Funduszu. Na tej podstawie następuje weryfikacja formalna wniosku w Narodowym Funduszu. Jeżeli ta weryfikacja wypadnie pozytywnie, a przeważnie nie jest to trudne, ponieważ głównie jest sprawdzana, czy został wniosek poprawnie wypełniony, poprawnie podpisany przez osoby do reprezentacji danego podmiotu. Jeżeli to wypadnie pozytywnie, partner musi podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru, żeby te dane osobowe, których administratorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ich przetwarzanie mogło być powierzone partnerowi. Ten wzór jest też załącznikiem do regulaminu. Po tej czynności, po prawidłowym podpisaniu umowy, następuje przyznanie dostępu do środowiska testowego API GWD Czyste Powietrze na 3 miesiące. To jest standardowy czas na wykonywanie testów, ale jeżeli będzie taka potrzeba, istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Następuje przeprowadzanie testów w środowisku testowym API GWD po stronie partnera. W tym momencie ta aplikacja, która będzie umieszczona na stronie internetowej partnera, powstaje i jest testowana. Następnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska następuje weryfikacja, czy ta aplikacja działa prawidłowo, czy wszystkie funkcje działają. I jeżeli ta weryfikacja wypadnie pozytywnie, następuje przyznanie partnerowi dostępu do aplikacji, dostępu do interfejsu API GWD Czyste Powietrze. I od tego momentu partner może umieszczać, udostępnić tą swoją aplikację na stronie i jego klienci mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu przez tą aplikację. Co umożliwia interfejs API GWD Czyste Powietrze? To narzędzie, które udostępnia Narodowy Fundusz. Więc tak, przede wszystkim przesłanie prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Przesłanie wymaganych załączników do wniosku. Nie jest ich dużo, ale muszą być. Przesłanie danych niezbędnych do automatycznego utworzenia konta w generatorze wniosków o dofinansowanie. Każdy użytkownik ma założone konto, zakłada konto, korzystając z generatora. Może to nastąpić za pośrednictwem API GWD. No i wreszcie formalne podpisanie i złożenie wniosku zgodnie z zasadami programu Czyste Powietrze, czyli cały proces składania wniosku jest obsługiwany przez interfejs API GWD. Warunki korzystania z API GWD Czyste Powietrze są określone w regulaminie tego interfejsu, dostępnego na stronie internetowej programu Czyste Powietrze, i tam są podane wszelkie niezbędne informacje,
A w załącznikach do regulaminu są wzory dokumentów oraz szczegółowe wymagania techniczne dla stworzenia takiej aplikacji. Natomiast tutaj wymienię kilka najważniejszych warunków związanych z korzystaniem z interfejsu. Interfejs jest udostępniany nieodpłatnie, w związku z tym partner też nie może pobierać żadnych opłat za korzystanie z tego interfejsu przez swoich klientów. No, Narodowy Fundusz może oczywiście pozbawić partnera dostępu do interfejsu w przypadkach określonych w regulaminie. No, nie jest wiele tych przypadków, natomiast no, należy się liczyć z tym, że ten interfejs musi, ta aplikacja, która jest na stronie partnera, musi spełniać swoją funkcję i być wykorzystana zgodnie z regulaminem. Wszyscy partnerzy, którzy przystąpią do programu, uzyskają dostęp do interfejsu, znajdą się w rejestrze partnerów, który będzie się znajdował na stronie programu czystepowietrze.gov.pl. Pozwoli to klientom na zweryfikowanie, czy ten podmiot jest rzeczywiście partnerem i czy można ze 100% pewnością złożyć wniosek za pośrednictwem strony tego podmiotu. Narodowy Fundusz z wybranymi partnerami będzie mógł podpisać odrębne porozumienie uzupełniające postanowienia regulaminu, ponieważ generalnie składając wniosek o udzielenie dostępu do interfejsu, partner wyraża zgodę na wszelkie zapisy regulaminu i jest to równoznaczne z podpisaniem umowy na udzielenie tego dostępu zgodnie z zasadami regulaminu. Natomiast w przypadku niektórych dużych podmiotów, które chcą szerzej współpracować z Narodowym Funduszem przy wdrażaniu programu, przy oferowaniu jakichś innych produktów, wzajemnym promowaniu swoich produktów, może nastąpić podpisanie dodatkowego porozumienia. Ale tak jak mówiłem, to raczej dotyczy dużych podmiotów i jest traktowane indywidualnie. No i to już powiedziałem, regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Czyste Powietrze w zakładce API GWD. Z załącznikami do regulaminu jest przede wszystkim dokumentacja wdrożeniowa, która dość obszerny dokument, który zawiera szczegóły stricte techniczne, pozwalające na przygotowanie aplikacji GWD po stronie partnera. Zawiera też i kolejnym dokumentem, załącznikiem jest wzór wniosku o uzyskanie dostępu. Następnie jest informacja RODO dla osób, które no, w tym wniosku się ujawniają we wniosku o uzyskanie dostępu oraz to, co już wspomniałem, czyli porozumienie w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Także nie jest to obszerny dokument, wydaje się to dość nieskomplikowane. I to jest w zasadzie wszystko, co na ten moment chciałem powiedzieć o tym instrumencie, o tym nowym narzędziu. Wydaje się ono dość proste i może być przydatne dla wielu podmiotów, które oferują usługi czy produkty związane z programem Czyste Powietrze. Takie jak na przykład produkty kredytowe w bankach, czy urządzenia, które są kwalifikowane w programie Czyste Powietrze. Także może znajdą może zobaczą tutaj chęć powiązania swojej oferty z ofertą z programu Czyste Powietrze i będą skłonni taką aplikację API GWD na swojej stronie umieścić. Bardzo, bardzo do tego zachęcamy. Dziękuję bardzo. Jak tylko pojawią się jeszcze jakieś pytania, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć.
I zapraszamy za 10 minut po przerwie na serię pytań i odpowiedzi do obydwu przedstawionych prezentacji. Dziękuję.